Witam serdecznie. Poszukujemy miejsc i skarbów, czyli jesteśmy z powrotem w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon. No i idziemy teraz troszeczkę podziałać, chociaż tutaj mamy zadanie, znalezienie skarbu według mapy, ale jesteśmy tutaj, jakby powiedzieć, na wschodzie wyspy, chcąc odkryć miejsca, które są ukryte za tymi znakami zapytania. Nie na wodzie, bo to jest kontrabanda, tylko te na lądzie. Jesteśmy tutaj, więc idziemy najpierw w pierwszej kolejności do tego miejsca. Tam żeśmy walczyli przed chwilą, w poprzednim odcinku, znaczy się, z jakimś potworkiem. Uj, co tutaj tyle tego wszystkiego gdzieś jest? No i my musimy właśnie przejść przez góry. Ja nie wiem, czy to się uda tędy. No, ale nawet nie znieźle przeszliśmy. Tylko teraz tak, zjechać to trzeba będzie. Ho, ho, ho. Ale tu chyba da radę, o ile ja dobrze pamiętam. To jest takie trochę na wyrost. Gdzie indziej byśmy się pozabijali. A tu sobie zjedziemy jak na nartach. Żeby po prostu... Chyba, że pomyliłem się. Która zboczyła łagodniejsze. No, wydaje mi się, że tam będzie chyba łagodniej. Oj, 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 oj. Tyle, co by chodziło o to, że będzie łagodniej. I zjeżdżamy prawie jak narciarz. Tylko żebyśmy nie wjechali do wody. Jeszcze któryś harpie? Uj, ostro było. Same jaja. Trochę to dziwnie zabrzmiało, ale... Takie jaja się zrobiły. Co tu jest? Jakiś zameczek? A, dlatego coś... Ale jakaś brama właściwie, to nie zameczek. Coś tu pilnowało. Ukryty skarb. No fajnie, jeszcze ten mi potrzeba takiego gościa. Ha. Ostatnio takiego załatwiłem od ręki, ale nie wiem, czy to tak... Czy ten akurat jest taki sobiutki? Cyklop załatwiony. Dobrze. Ukryty skarb. Tam jest następna jakaś grupa. Chyba się wydaje, że tutaj powinniśmy mieć miejsce mocy. Ale żeśmy trafili dobrze. Jeszcze nas trzyma poprzednie. No, ale ja chyba jestem jakiś ślepy, że ja tego nie widzę. Chyba, że do góry gdzieś trzeba wejść. Tutaj trzeba wejść. Medalion drży. To miejsce mocy. No i jakieś tu są rzeczy. Pięknie. Tego się nie spodziewałem, a i nie poszukiwałem. Ale dobrze. I teraz taki jest dylemat, co mamy robić dalej.
No, to było fajne. Chyba zaczniemy robić te schematy. Według tych schematów te wszystkie rzeczy. Ostatnio robiłem to chyba niedźwiedzia. Ostatnio. Jeden raz. Tutaj byliśmy i to jest przejście do tego miejsca, więc chyba nie ma sensu, żebyśmy szli. Co tu możemy spotkać? To mnie interesuje, co tu może się dziać. Latają tutaj harpie, ale to są chyba tylko po to, żeby umilić przejście. A nic ciekawego już tu nie będzie. Dobra, ale zobaczmy. Zawsze to coś będzie dodatkowe. Plus. No chodźcie, koleżanki. Trochę się zgapiłem. No i dobra, to się przekonajmy, czy dobrze zrobiłem to idąc, czy to nie było całkowicie niepotrzebne. Idziemy do miejsca, gdzie był jakiś niby skarb. Widoki niezbyt ciekawe, ale jak widać tu byliśmy i to jest po prostu wszystko to. Dobra, wracamy z powrotem tam, skąd żeśmy przyszli. Tak jak mówiłem, to nie jest to. Ale dla sprawdzenia pewny nie byłem, więc lepiej. Jak to mówią, sprawdzić dwa razy niż raz źle coś zrobić. Idziemy do tej wioseczki, która tam jest, rybackiej. I będziemy wiedzieli, co dalej. Miejsce mocy i skarb. Mamy miejsce mocy, można po jakimś czasie chyba z powrotem zaczerpnąć, jeżeli ja dobrze pamiętam. Czyżby znowu tutaj były? Myśmy taką masakrę nie zrobili, znowu jakiś tutaj stoi. Nie wiem po co. Spóźniona reakcja. Już teraz jest dobrze. Nie ma żadnego znacznika, może będzie pusta wioska, ale teraz ale nieraz jest coś takiego, że przychodzimy i się okazuje, że jest znacznik, że jest jakaś opuszczona wioska, coś innego, że jeszcze żeśmy jej w jakiś sposób nie odkryli, bo nie wykonaliśmy jakiegoś zadania. Mam nadzieję, że coś podobnego będzie tutaj, że będzie jakiś znacznik. Chociaż, jak widać, jest. Wyskoczył znacznik osady. Dobra, weźmy tam parę rzeczy, bo mogą się do czegoś przydać. A tu chodzi o to, żeby stąd było potem miejsce na wypłynięcie w morze, żeby szybko się przemieszczać. Zbieramy wszystko, a potem wyjdzie na to, że znowu nie możemy chodzić, bo za ciężko. Okej.
Tam coś jeszcze jest do góry. Jakieś takie miejsce. Idę zobaczyć. I to jest chyba koniec tej wędrówki. Nie, tam jeszcze coś jest dalej. Zobaczmy, jak to wygląda na mapie. Na mapie to prowadzi tu kawałek dalej. Ale nic nie wskazuje, żeby coś tam było. Nie za bardzo mi się chce tak biegać bez sensu. Nie wiem, czy tam coś może być, ale... No cóż, musimy iść tędy już, jak żeśmy przyszli. Dobra, tego mamy dosyć dużo. Czy my tu coś jeszcze znajdziemy ciekawego? No właśnie, chyba nie. I niepotrzebnie tutaj szedłem. Tam jest następna ekipa. To jest takie bieganie, jak chcemy sobie troszeczkę coś... Na 100% przedłużyć grę i jeszcze się delektować tą grą i coś innego zrobić. Ja chcę zrobić grę na 100%, ale niekoniecznie biegać wszędzie, gdzie i nie potrzeba. Też mogą być tu jakieś ukryte ciekawostki, które akurat się odkryją, no ale dobra. Idziemy do wioski. Z wioski przenosimy się w inny rejon. Mamy tamtą skarb do odkrycia i pójdziemy za tym skarbem. Moment, tutaj jest. Chociaż mamy też tam do przejścia. Tutaj, ale to tędy nie ma żadnej możliwości. Musimy się przemieścić tutaj, z tej strony. Jakoś tak musimy dać radę. To później. Teraz się przeniesiemy tutaj do tej wioski. Tylko muszę wyjść, bo oczywiście muszę wejść szybką podróżą. I przeniesiemy się tutaj. Dobra, idziemy za tym skarbem. Czy tak ciemno? 21. No nie będziemy śli. Zrobimy sobie medytację. Ładnie wygląda gra po prostu, jak się w dzień biega. Chociaż przy takim przeskakiwaniu, jak my skaczemy, trochę jest z tym ambarasu. No ale popatrzcie, całkiem inaczej fajnie to wygląda, nie? No, znajdźmy to, tylko najpierw musimy chyba sobie wziąć tą mapę. Czy my ją znajdziemy? Miejmy nadzieję, że tak. Nie to. Trochę inaczej to powinno być posegregowane, bo teraz mam wszystko naraz i znajdźmy teraz tą... Który to jest ten list? Tak nic nam nie da. Może inaczej. Może zadania, postać. Rozwiń mapę. Może raz mapy nie rozwiniemy niestety, bo nie wiemy, gdzie ona jest.
No dobra, coś może poszukamy tak według... Tutaj byliśmy przy zamku. To jest to samo, co ja mówiłem, że to jest zejście. Aha, jesteśmy dokładnie przy tym miejscu. Ja mówiłem, że to jest ciekawe, że takie są zejścia. No i coś mi się wydaje, że to będzie gdzieś tutaj, tylko trzeba... No i znalazłem. Dobrze mówiłem, że to będzie gdzieś tutaj. Ok, czyli zadanie żeśmy zrobili. No, nawet dosyć szybko poszło. Chociaż wskazówki do końca nie były, bo na czerwono się nie świeciło. Co my mamy za zadania takie jeszcze, co byśmy mogli zrobić? Złe wieści to nie, bo to mówię, gościu nie przyjmuje od nas. Porozmawiaj z Lotarem, a co to jest? A to takie coś. Zobaczmy, gdzie to jest. Mapa świata. No całkiem nawet niedaleko od nas. No przez tą knieję to się przedostaniemy tak, bo... Obawiam się, że... Konno może być problematyczne. Coś dzikie konie tu chodzą same. Nie udało się. A myślałem, że się uda. Nie udało się. Dobra, jesteśmy gdzieś tutaj. Co tu się dzieje? Nie wiem, jak tam wejść, no. Sprawcy z mieszkańcami dołu. Możecie wyjść, oni nie żyją. Kim byli ci ludzie? Zbóje od Lugosa Szalonego. A wy, dobrodzieju, kim jesteście? Geralt z Rivii. Jestem Wiedźminem. Dziękuję za uratowanie życia. Krucho by z nami było, gdyby nie wy. Niedługo Lugos zacznie zastanawiać się, co z jego ludźmi. Co zamierzacie? Nie martwcie się. Zaraz poślę syna do Ker Trolde. Nasz Jarl nie puści tego płaza. Uważajcie lepiej na siebie, bo jeśli Lugos się dowie, to wam nie daruje. Dam sobie radę. Powodzenia. Płaci głównej na wyspach. Szepy na wieżę. Dobra. Szukajmy to, po co żeśmy tu przyszli. Nie wejdź na łódź, tylko nam zadanie uciekło. Nie to zadanie. Zadanie. O. Mogę cię na chwilę oderwać od modlitw? Możesz. I tak nic nie dają. Ponoć masz jakiś problem z kontwą. Ano mam. Patrz, widzisz ten koński łeb na żerdzi, co tam leży? To... Knitting, rodzaj uroku. Widziałem już takie. Przynoszą nieszczęście, czasem nawet śmierć. Ta.
Wyryto na nim imię mojego pierworodnego, Tialwy. Gorączkuje z dnia na dzień, słabnie. Boję się, że nim księżyc minie, przyjdzie mi go grzebać. Sam próbowałem odczynić klątwę bez skutku. Mogę ci pomóc na dwa sposoby. Po pierwsze, mogę namówić osobę, która postawiła Nitling, by sama odczyniła urok. Albo odbić przekleństwo, wypisując jej imię na żerdzi. Jak czy inaczej, muszę wiedzieć, kto za tym stoi. Ale ja nikomu nie wadzę. Nie znam nikogo, kto by mi źle życzył. A więc śledztwo. Nie ma jak wiedźmi. No i dobra, trzeba zbadać ten czaszeczkę. Nitting, potężna klątwa. Na drzewcu wyryte jest imię Tialwe, syn Lotara. Trop jest świeży. Warto się tu rozejrzeć. Nie chcę uprzedzać faktów, ale chyba wiem, jak to się skończy. I coś sobie to zadanie akurat przypominam z poprzedniego par lat temu grania. A to co? Kobiecy szal. Charakterystyczny wzór i charakterystyczny zapach. No właśnie. Zawiedziona kobieta może wiele rzeczy złych zrobić. No co stoisz? Idziemy. Zablokował mi się. Nie wiem dlaczego. Stanął w tym miejscu i musiałem aż odskoczyć. Teraz oczywiście będzie chodził jak pijany zając, czyli... Rozbogadza się. Wszyscy tutaj na tych terenach chodzą jak pokręceni. My też musimy. Podejdź bliżej, nieznajomy. Popiół, zgubiłem przez ciebie ślad. Za dużo zapachów. Dalej na nos nie pójdę. Trzeba popytać o ten szal. A, to jednak prawda, co o tobie mówią. Wracajcie do swoich zajęć. Potrzebujesz pomocy? A zamiast owiec pilnować, w drewnie strugał. Jak wilcy przyszli, wykańczał chujar. Ja to z daleka takich jak ty rozpoznaję. No fajnie, nie chcę... Zaciągasz się razem ze mną? Witaj, chcesz coś kupić? Pokaż, najwyżej sprzedamy. Pokaż mi swoje towary. Dwieście masz. To chyba raczej ode mnie nic nie kupisz. Nie, mam jakieś siekierki. Tego badziewia troszeczkę się byśmy mogli pozbyć. No właśnie. Zawsze to parę złotych. Już nie ma. Niestety więcej nic mu nie sprzedamy. Chyba, że coś od niego kupimy. Niech będzie. Teraz możemy mu ożenić coś konkretnego. Albo miecz jakiś konkretny. Tak, w takiej kwocie to już nic nie będzie. Coś jeszcze możemy od niego kupić? Nie no, za dużo, nie będziemy aż tyle. Chociaż... Tyle jeszcze możemy od niego wziąć. Możemy mu takie coś sprzedać. Proszę bardzo. Pięknie, żeśmy na zero wyszli. Bywaj.
No a gdzie nas też wyrzuciło za tą wioskę? Myśmy tu w tej wiosce byli. Fajnie. A to chore umiesz machać, a? Ciężko było ubić to cholerstwo? Jesz kiszone śledzie, bo ja nienawidzę. Au! Hjalmar Amkveit, to samo otrzeć na Undvik się wybrał. Łuk, topór i miecz przeciw gigantowi. Tak? Czego chcesz? Wiesz może, kto nosi taki szal? Pewnie! Jona, nasza zielarka. Mieszka tam w tej chacie. Ucieszy się, że przyniosłeś jej zgubę. Tak, bardzo się ucieszy. Chcesz toporem? Mój brat po mnie. Znam takich jak ty. Lepiej się czujecie? Znalazłem twój szal koło domu Lotara i knitting, który tam postawiłaś. Skąd wiedziałeś? Miałem tylko podejrzenia, które właśnie potwierdziłaś. Wiesz, że Tjalve stoi nad grobem? I dobrze, ten Benkart nigdy nie powinien był się urodzić. To ja miałam wyjść za Lotara, ja! A on rzucił mnie dla tej flądry, teraz dostanie za swoje. On i jego pieprzona rodzinka. Zabijesz dziecko z zazdrości? Naprawdę? Tu nie o zazdrość chodzi, tylko o godność. 10 lat żyliśmy razem. 10 lat! Gotowałam mu. Gacie mu prałam. Łoże z nim dzieliłam. A on rzucił mnie od tak, bez słowa. Cała wieś się śmiała. Ale głupia ta Jona. Ale się dała. Otóż nie, nie dała się. I nie zapomniała. Chcę, żebyś odczyniła tę klątwę. Zrobię to, ale tylko jeśli Lotar wyrzeknie się syna i do mnie wróci. Przekażę mu twoją propozycję, ale chyba już wiem, jaka będzie odpowiedź. No to zginiesz, kobito. Niestety. Podejdź bliżej, nieznajomy. Bo to twoje imię wypiszemy teraz. Jak? Wiesz, kto postawił knitting? Twoja stara znajoma, Jona. Powinienem był zgadnąć. Zawisna suka. Cudze szczęście ją kole. Jak? Odczyni klątwę? Tylko jeśli wyrzekniesz się rodziny i do niej wrócisz. Nie. Nigdy! Pozbawiłbym czci żonę i syna. Skazał ich na biedę. Musisz odwrócić urok. Niech ona zginie! Zasłużyłeś może na karę, ale nie taką. Zrobię to. Bogom niech będą dzięki. Nie mieszaj w to bogów. To sprawa twojego ludzi. No zrobimy, nie możemy. I o ny a. Aby to była lekka śmierć. I jak? Udało się? Udało. Twój syn powinien niedługo dojść do siebie, a Jona umrzeć. Dziękuję. 100 kroć dziękuję. Syn jest najdroższym, co mam. Nie zniósłbym jego śmierci. To twoja nagroda. Zjesz z nami, nim ruszysz w drogę? Nie, jakoś nie mam ochoty. Nie ma jak wiedźmin. Oj, chyba się zagoniłem gdzieś w jakiś ogródeczek. No i dobra, zrobiliśmy to. Uratowaliśmy dziecko, ale przy okazji musieliśmy zgładzić jakąś
intrygantkę, o tak byśmy to może nazwali, ale nie do końca. Ktoś zawsze ma swoje racje. Misz partnerstwa, to jak wrócimy na Skellige, to tam będziemy to robić. Nie na Skellige, tylko... No i nie ma nic, proszę bardzo, tylko Velen zostało, czyli prawie, że wszystko mamy porobione. No, ale jest jedna sprawa, to co powiedziałem, musimy odkryć najpierw wszystko, co tu jest, albo prawie wszystko, abyśmy ze spokojnym duszy mogli pójść i wrócić i kończyć grę. Czyli jak tam się dostać teraz byłoby najlepiej, popatrzmy sobie. Może z obozowiska górników najpierw tu się dostaniemy, a stąd w jakiś sposób tutaj. Myślę, że tak będzie najlepiej. No to musimy wrócić do wsi. Do wioski. Wrócimy do wioski i sobie tam przejdziemy, weźmiemy konia i pojedziemy w drogę. Ciężko było ubić to cholerstwo? Wszystko jest ciężko. Przyjacielu, wszystko jest ciężko. Dobra, tu się przenieśmy. Płotka, wróć. Teraz tak, żeby tam dojechać, to musimy sobie dojechać do tego skrzyżowania. Wolę sobie pozaznaczać, żeby się nie pogubić. Właśnie. I my tutaj mamy odbić i teraz mamy jechać tą dróżką cały czas. Gdzieś słyszałem olbrzyma chodzącego, czyli kolejny cyklop. Mam tylko nadzieję, że nie na końcu tej drogi. No, tutaj znowu coś lata. Wieża. To było. Idzie tutaj do mnie. Pułapka magiczna. Idziemy na to zapolować. Upiory żeśmy pozałatwiali jakieś. Ale to nie było jeszcze chyba to. No właśnie, nie do końca. Coś tam jeszcze nam tu lata. Idziemy, zobaczmy. Że chcemy tutaj do tego zamku dotrzeć. Do ruin. W zamku dużo powiedziane. Coś lata, tu coś jest. O co tu chodzi? Siedlisko potworów. Znacznik żeśmy zrobili, ale tędy nie wejdziemy, czyli musimy jakoś inaczej się dostać. Tu jest chyba wejście. Zbieramy.
Bierzemy wszystko. O, coś tutaj się świeci, czyli coś może ciekawego znajdziemy. Zbadaj to. Jakieś dziwne, bo nie chce nam się podświetlić, żebyśmy mogli to zbadać. Dobra. Na pewno nie jest to, co mamy znaleźć. Tu możemy wejść do góry, tam możemy wejść boczkiem. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze jest. To są wejścia po drabinach. Nic co ciekawego nie ma. Chyba trzeba będzie wchodzić tam schodami. Chyba, że tutaj mamy jakieś jeszcze takie przejście. No i to wszystko, nic więcej. Co łatwo by to było. Coś tu jeszcze musi być. Do góry trzeba wejść. Niech się kosze palą. Będzie ciekawiej. Tędy wejście tutaj, no to idźmy na górę. No i gdzie ten skarb? Coś tu jest jeszcze nie tak. Coś to było. Nawet nie zdążyłem popatrzeć. Co i to wszystko? No do końca nie jestem tam. Był rysunek, że jest ekwipunek wiedźmiński i coś mi się... O, to tutaj jest coś. No i... Wejść weszłem, tylko zebrać go nie mogę. Jest. No jednak nie było tak. I co, weszłem tutaj, ale teraz co? Dziwne to było i wejście, ale dobra, jakoś daliśmy radę. I rysunek zniknął. No to coraz ciekawsze rzeczy znajdujemy.
I bardzo fajnie. Co byśmy teraz mogli tutaj zobaczyć? Mieliśmy jedną czy dwie rzeczy tu w okolicy? Chyba dwie. Tak, coś tu jeszcze było. Tylko jak tam się dostać? Za zamkiem prowadzi jakaś dróżka. Może trzeba obejść zamek i gdzieś tu się boczkiem dostaniemy. Spróbujmy. Chociaż tu może też coś by było. Zobaczmy, jak zejdziemy tak trochę z drogi. To jest w tamtym kierunku za górą, czyli dobrze by było pójść z tą dróżką. Chyba to jest ta dróżka, niby tak jest. A coś to... Co za smród. Mi się te znaczniki pomyliły. Lepsze by było to, ale dobra, też poszło jakoś. No tak trochę... Coś tu nas prowadzi. Zobaczmy, gdzie to nas prowadzi. Może jakieś znowu jakieś miejsce mocy. O. Jest po tamtej stronie góry, ale jak tam się dostać? No, spróbujemy wejść na sam szczyt i zobaczyć ze szczytu, jak to wygląda. Czy też będziemy znowu mieli jazdę na nartach? Czy tutaj wąwozem? Coś tu jest przede mną. Czyli tutaj wąwozem coś tu można dojść. Dobrze mówię, bo żebyśmy... Nie, to będzie gdzieś za daleko podejdziemy. Tu jesteśmy bezpośrednio nad tym. Wow! Już jesteśmy. Chyba nie o to chodziło. Czegoś tu się dużo kręci, tylko nie wiem czego. Nie ma tu możliwości wejścia. Ale pokazuje nam, że na dole jeszcze. No to zejdźmy jeszcze kawałek niżej. Siedlisko potworów. Harpie. Ślisko raz lekko zrobiło. O, ja już jestem na bardzo niskim poziomie zdrowia. Jak ja to zrobiłem? Albo jak mi to zrobiono?
dwoma musimy się troszeczkę podładować, bo nie będziemy tam widać, że tam w środku coś się kłębi. Nie wiem, co tam będzie, co nas spotka. Więc wolałbym być lekko przygotowany. Zejście nam tyle zabrało. Być może, nie wiem, nie popatrzyłem. Nieraz właśnie tak w ferworze, czy walki, czy coś nie patrzę i przez to też nieraz głupio ginę. Raz zginąłem, a i to było widać, bo to zostawiłem, nie pokazuję takie rzeczy. Zginąłem od tego, że wskoczyłem w zatrutą mgłę. I też tak było. Chyba zaraz będziemy mogli wejść do środka. Okej. Zbroje, żeśmy przyszli tylko. Trochę mutagenów. Nie, pokazuje nam cały czas, że tu jest jeszcze coś. To nie było to. To musi być gdzieś dalej. Proszę bardzo. Coraz lepiej nam z tym wszystkim idzie. Nie możesz teraz tego zrobić. Czego nie mogę zrobić? Jestem taki ciekawy. Dobra, co tu miało być? Jedno. Drugie, żeśmy obskoczyli. A to jest koniec, musimy wrócić. Myślałem, że gdzieś tu jeszcze jakaś droga prowadzi, a tu już jest koniec. Myśmy stąd po prostu przyszli. No i dobra, zrobione. Kość potwora, żeby to do czegoś jeszcze nam się przydało, byłoby dobrze. Okej, ale tu chyba jakiś znacznik będzie, czy był? Zobaczmy, czy my coś... Ale jesteś paskudny. Czy my stąd możemy gdzieś się przenieść? Nie ma żadnego znacznika, czyli trzeba stąd drałować. A, mamy tutaj, w to miejsce musimy się udać, czyli akurat nam dobrze pasuje, żebyśmy szli w dół. Że jak robimy wszystko, to zróbmy to do końca, wyczyśćmy tą całą okolicę. Lata coś, lata tutaj nad nami. Schowajmy się tutaj, żeby nas nie widziały. Tutaj znowu coś innego jest. Surowe mięso mi jest potrzebne.
No i dobra, to idziemy dalej w kierunku. Gdzie tutaj? Morzem czy bez morza? No spróbujmy wybrzeżem się dostać do tego, co tam nam pokazuje. Stopy giganta. No. Aha, znacznik jesteśmy tutaj. Okej. Nie o to chodziło. No dobra, już jestem obciążony ponad miarę. No to jest normalne. A że jestem pazerny, nic nie będę wyrzucał. Czyli będziemy szli na piechotkę, tak jak idziemy. Ale to już chyba to miejsce, do którego mieliśmy dotrzeć. Ale mi się wydaje, że coś tu jeszcze jest. Tak, mam jakieś takie dziwne wrażenie. Coś mi się wydaje, że to coś tu jeszcze takiego może być. Co to jest za skrzyneczka? Tylko z kurczaka zawsze. Jeszcze dwóch jakiś stoi. No, rogatka też weźmiemy. Ale mam wrażenie, że ja tutaj też wtedy kiedyś doszedłem i mówiłem sobie, a jeszcze kawałeczek, będzie fajnie. No właśnie, coś tutaj nam się pokazuje, tak widać. Wskaźnik, że coś mamy w pobliżu. Warto się tu rozejrzeć. O właśnie. Wiem, że warto, tylko chwilę to potrwa, nim my się rozejrzymy. Bo biegać nie możemy. Zdobyliśmy łódko, to bierzmy to łódko. Najciekawsze rzeczy są poukrywane właśnie takim, brzydko powiedziawszy, zadupiu. No, mamy tam jakiegoś giganta, jak dobrze widzę. Bo jest ponad miarę wyższy od tych całej reszty. I podejrzewam, że on pilnuje tego, co tam chcemy dostać. Są jacyś wojowie, to nie są ci. Na tarczę dobrze będzie to. Tu nie służę. Nigdy się nie nauczycie. Tak jest. Proszę bardzo, cała zbroja. Wyśmienita.
myślałem, że będę musiał płynąć tutaj do tego miejsca, które tak jest jakby zatopiona łódź. Ale myślę, że to nie trzeba. Wszystko, co mieliśmy znaleźć, żeśmy znaleźli. No dobra. Patrzmy, jak to wygląda na mapie. Chociaż pokazuje nam tutaj się łódź, tak? I ona tam jest, gdzie są ci klienci stoją. Czyli tam może być coś jeszcze ciekawego. Dobra. Chyba podpłynąć podpłyniemy. Nie będziemy tu już przecież potem wracać. Musimy to zrobić raz, a dobrze. No właśnie, co to jest? Zbadaj. Planu Brockfar. Znak klanu Brockfar. No i co z tego, że znak? Ta skrzynia nie wygląda na roztrzaskaną przez sztorm. Ktoś rozwalił ją toporem. No i żeśmy sobie... Dobrze, że tu przyszli. Co i żeśmy ciekawego znaleźli? Nie będziemy tutaj nic rządzić. Ale... Nic więcej tutaj nie ma. Łódeczka mnie nie interesuje, bo nie będę pływał łódką. Ja myślę, że przepłyniemy sobie na drugą stronę. Chociaż, moment. Coś, ta łódka może być do czegoś potrzebna. Jak tak pokazane jest, że mamy się gdzieś tutaj. Aż tu musimy się dostać. No właśnie. To ja myślę, że podpłyniemy sobie do stóp giganta. Przenieśmy się tam na tamto miejsce. Albo tutaj zakończymy i będziemy mieć wszystko pod kontrolą. Spikarok, przeniesiemy się. Też do tych stóp giganta może być kawałek. Przy tym naszym tempie chodzenia, no, trudno się mówi, niestety. Narabowaliśmy znowu pełno rzeczy. Coś mamy za słaby udźwig. Nie wiem, z czego to wynika. Czy zbroja jest nie taka, czy coś innego. Ale nosa miałem. Coś pamiętałem, że tutaj trzeba iść do końca i coś robić. Może tylko z tą łodzią. To już był taki nowy wymysł. Ale wiem, że jak za pierwszym razem chodziłem, to wszędzie wchodziłem, bo to właśnie jest takie coś, że no, człowiek był zaciekawiony bardzo grą. I tylko w tą jedną grą, nigdzie nikomu nic nie pokazywał, więc miał czas, żeby się tym bawić i spokojnie, za każdym razem coś nowego i biorąc pod uwagę, że nieraz znajduje się rzeczy, to całkiem takie fajne, w pustym polu, więc trzeba każdy zakątek każdego miejsca na mapie obejrzeć. Dobra, to ja chyba coś za daleko nie poszedłem już? Nie, idę cały czas na stopy giganta. No dobra, już godzinka czasu nam mija, więc jedna sprawa. Dojdziemy do tego znaku szybkiej podróży i tu zakończymy swoją podróż, czyli ten odcinek. Od tego miejsca zaczniemy kolejny, to ja sobie spokojnie sobie przeskoczymy i będziemy, gdzieś tu jest to, o właśnie, mamy to miejsce i tutaj w tym miejscu zakończymy, żeby nie przedłużać, żeby tu nie chodzić, bo teraz tak, trzeba będzie najpierw coś sprzedać. Trzeba będzie coś zrobić, ale spotykamy się następnym razem tutaj, wsi. Zobaczymy, co dowiemy się o zaginionym ładunku. Dziękuję bardzo, kłaniam się.